Start to dla zawodnika jeden z najważniejszych momentów wyścigowego weekendu. W ułamku sekundy cały wysiłek z treningów i kwalifikacji może pójść na marne lub wręcz przeciwnie. Już na pierwszych metrach gorsza pozycja startowa może się zamienić w czołową lokatę. Niewątpliwie start jest jednym z kluczowych elementów w każdym wyścigu. Po dobrym starcie, wygrywając jedną lub dwie pozycje, dużo łatwiej jest jechać później w całym wyścigu. Nie dziwi więc fakt, że start oraz poprzedzające go chwile to najbardziej stresujące momenty na torze wyścigowym. Sam wyobraź sobie, że widzisz 5 czerwonych świateł świecących jedno po drugim, a ty naprawdę musisz znaleźć dobrą pozycję sprzęgła, aby perfekcyjnie ruszyć z miejsca. Powiedziałbym, że to naprawdę jedna z najbardziej stresujących rzeczy podczas weekendu. Dla mnie najbardziej stresującym momentem są te ostatnie minuty przed startem. W momencie, kiedy już jedziemy to okrążenie zielonej flagi, dojeżdżamy na pola startowe, tak w zasadzie ten stres jest zupełnie zniwelowany i jest 100% koncentracja. Ja w takich momentach śpiewam lub krzyczę, aby rozładować stres. Czynności przedstartowe to cała skomplikowana procedura. Kierowca musi jak najlepiej przygotować się do jazdy, co robi podczas okrążenia rozgrzewkowego, tuż przed startem. Okrążenie zapoznawcze jest niewątpliwie potrzebne, szczególnie, że nie zawsze ścigamy się po tych samych seriach, więc chociażby takie serie jak GP3 czy GP2 nakładają zupełnie inną gumę na tor, co powoduje, że przyczepność toru jest po prostu różna i w zasadzie za każdym razem, kiedy wyjeżdżamy na tor, ten tor jest dla nas trochę inny. Dlatego na tym okrążeniu zapoznawczym trzeba starać się jechać szybko, wyczuć limit samochodu, wyczuć limit toru. Musisz dobrze rozgrzać hamulce, musisz też rozgrzać opony. To naprawdę robi różnicę, jeśli chodzi o osiągi samochodu. Potem musisz przygotować tylne opony, aby mieć tak dobry start, jak to tylko możliwe. Zgrzanie opon przed samym startem jest jednym z głównych elementów tego przygotowania do wyścigu. W zależności od tego, jakim samochodem, jakiej kategorii jedziemy, to są odpowiednie techniki grzania opon. W przypadku ciężkich samochodów, takich jak chociażby Porsche, dużo efektywniej grzeje się opony poprzez samo przyspieszanie i hamowanie, niż chociażby przez to takie falowanie, co bardzo często widać na wyścigu Formuły 1. Perfekcyjne ruszenie z miejsca wymaga nie tylko świetnego refleksu, lecz przede wszystkim doskonałego wyczucia gazu oraz sprzęgła. Chodzi o to, aby wielka moc silnika nie została ani zdławiona, ani zmarnowana nadmiernym poślizgiem kół. W momencie, kiedy zapala się pierwsze światło, zwiększamy obroty silnika, staramy się wyczuć to sprzęgło, ale tak naprawdę dopiero od samego czwartego czy piątego światła jesteśmy w 100% przygotowani do startu i powiem szczerze, że nie ma za bardzo miejsca na myślenie o czymś szczególnym. Jestem skupiony na starcie, na światłach i na tym, co zrobią moi przeciwnicy. W momencie, kiedy zapala się czwarte, piąte światło, dusimy pełen gaz, zaczynamy powoli puszczać sprzęgło do momentu, w którym zaczynamy czuć, że samochód chce jechać. No i wtedy w momencie samego startu trzymamy cały czas pełen gaz i w zasadzie sam start regulujemy już tylko i wyłącznie sprzęgłem. To powoduje, że tak naprawdę mamy do kontroli jeden pedał, a nie dwa. I taka ciekawostka, żeby start wyszedł idealnie, to powinniśmy mieć około 4% poślizgu kół. Tuż po starcie kierowców czeka kolejny kluczowy moment wyścigu. Najwięcej pozycji na raz mogą zyskać lub stracić w pierwszym zakręcie. Sam przyjazd pierwszego zakrętu jest według mnie jeszcze ważniejszy od samego startu. Bardzo łatwo stracić kilka pozycji, ale przy odrobinie szczęścia i przy agresywnym podejściu jesteśmy też w stanie zyskać kilka miejsc i niewątpliwie przejechanie pierwszego zakrętu jest kluczowe i to jest coś, co kierowcy analizują w swoich głowach po kilkanaście, kilkadziesiąt razy przed samym startem, czyli wiemy, z jakimi zawodnikami stoimy na tym gridzie, wiemy, kto jest koło nas, wiemy, jak oni się mniej więcej zachowują i staramy się przewidzieć, co zrobią. Chociaż powiem szczerze, że w 50% te plany się nie sprawdzają. Jeśli masz 24 jeżdżących facetów walczących o zwycięstwo, łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy wszyscy zbliżamy się do jednego zakrętu. Jeden facet jedzie tam, a drugi gdzie indziej. Nie da się zgadnąć, co może się zdarzyć, więc start w Supercupie to także trochę loteria. W tak stresującym momencie całkowite skupienie kierowcy jest ważniejsze nawet od refleksu. Niewątpliwie koncentracja to najważniejszy czynnik, bo
Powiem szczerze, miałem wiele startów w swoim życiu, w którym sam moment startu był całkiem okej, jednak mimo wszystko zabrakło tej koncentracji i ta praca nóg nie była taka, jak być powinna, straciłem parę pozycji, więc tak naprawdę to, czy ruszymy o kilkasetnych sekundy później od naszego przeciwnika, nie ma z takiego znaczenia jak to, jak szybko przyspieszymy do 150 czy 200 na godzinę, więc lepiej się skoncentrować na bardzo dobrym starcie, niż starać się wyczuć ten idealny moment. Dany start to w wyścigach połowa sukcesu. Rytm serca stabilizuje się, a kierowca może się skupić na dowiezieniu do mety jak najlepszego wyniku. Najchętniej kontrolując stawkę z pozycji numer 1.